Dzień dobry, szanowni państwo. Wszystko gra, odcinek 27, a jednocześnie kontynuacja wątku rozpoczętego w poprzednim odcinku pod tytułem Jedziemy na koncert. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam, bo to razem będzie tworzyło taką spójną całość, spójną całość. Zapraszam do tego, żeby ten poprzedni odcinek sobie zobaczyć. Dziś, szanowni państwo, odcinek dłuższy, około 20-minutowy, ale maksymalnie wypełniony dźwiękami, muzyką. Pytali państwo, niektórzy z państwa, czy można ten koncert gdzieś usłyszeć w całości. Na chwilę obecną jedyna możliwość usłyszenia utworów z tego koncertu to właśnie moja seria Wszystko Gra, a dziś zaprezentuję aż 3 utwory. W poprzednim odcinku mieliśmy dość żywe, radosne klimaty weselne. Teraz też będzie i weselnie, i społecznie, i miłośnie, a muzycznie dość melancholijnie, transowo, a nawet pod koniec lekko mrocznie. Także czołówka, a potem już zapraszam państwa do wysłuchania utworów opatrzonych moimi krótkimi wprowadzeniami. To co, może na początek, niech będzie ładnie ci to ładnie, kwiateczką w ogrodzie, pieśń numer 51 z książki pana Marka Kopra, o której wspominałem też w poprzednim odcinku. Dodam tylko jeszcze, że to jest naprawdę niesamowita publikacja związana z moim regionem radomszczańskim, moim rodzinnym regionem, z miastem Radomskiem. Pan Marek Koper, którego byłem uczniem w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Radomsku, w latach 70. dokonał nagrań pieśni ludowych regionu radomszczańskiego i ten materiał do 2014 roku czekał, został opublikowany. Z nagrań pan Marek stworzył zapisy nutowe, zapisał teksty, no i dzięki temu mogliśmy właśnie zagrać taki koncert, przygotować nieco bardziej współczesne aranżacje na bardzo zróżnicowane instrumentarium. Dobra, wracam do tego utworu. Pieśń sklasyfikowana w kategorii pieśni powszechne, zalotne, miłosne, ładnie ci to ładnie, Marzena Lamchłoniewska piano, Jacek Dzwonowski kontrabas, Krzysztof Stępień, tutaj akurat instrumenty perkusyjne, a ja tutaj parę dźwięków próbowałem wydać też na klarnecie i chyba też na jakichś perkusyjnych, już nie pamiętam. Teraz to było, szanowni państwo, 5 dni temu, także kto by to pamiętał. Ładnie ci to ładnie, kwiateczkom w ogrodzie, jeszcze ci to ładniej, panienkom w urodzie.
nie gada. Jacek Dzwonowski oraz Krzysztof Stępień. I oni pozwolili mi z nimi i zagrać. Tomek Drozdek. Kolejna pieśń to taka pieśń ludowa, która występuje chyba, nie wiem, we wszystkich, a na pewno co najmniej w kilku regionach Polski w różnych wersjach. I ten tekst, a zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, powtarza się chyba we wszystkich wersjach. Niemniej melodie są różne i w wersji radomszczańskiej tutaj jest melodia durowa. My to tam troszeczkę pozmienialiśmy, zaraz Państwo usłyszycie, ale ta oryginalna melodia tej pieśni jest w tonacji durowej. Pieśń sklasyfikowana w kategorii pieśni społeczne, rodzinne, żartobliwe, a zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, a bo mnie bolą nogi od roboty chodzić. Marzena Lam-Chłoniewska piano, Jacek Dzwonowski skrzypce, a ja tutaj bębniłem na takim tureckim bębnie dawulu, na którym normalnie gra się pałkami, ale tutaj grając dłońmi uzyskałem troszeczkę inne, łagodniejsze brzmienie. I tutaj co jeszcze? A zachodź, że słoneczko... Coś tam jeszcze nie pamiętam, na czymś jeszcze zagrałem. Dobra, to po prostu posłuchajmy i zobaczmy. Grajmy. Thank you.
I na zakończenie, szanowni państwo, najbardziej transowa i właśnie taka lekko mroczna pieśń. Co ciekawe, sklasyfikowana w kategorii przejazd do ślubu lub ze ślubu. I zazwyczaj te pieśni ślubne, oczepinowe są radosne, żartobliwe, czasem lekko frywolne. Tutaj mamy pieśń dość smutną i to też nie jest w pieśniach ludowych żadna nowość. Te pieśni ślubne często mówią o płaczącej pannie młodej. Pewnie różne są powody, czasem ożenek może wymuszony, ale czasem też w tych pieśniach panna młoda płacze po prostu dlatego, że opuszcza dom rodzinny. To jest dla niej nowa sytuacja. My kiedyś też właśnie z Marzeną, wprowadzonym przez niej zespole Kalokagatos, mieliśmy taką pieśń. Siadaj, nie gadaj, moje kochanie, już nic nie pomoże, twoje płakanie, wszelki żal nic nie pomoże, już koniki stoją w wozie i tak dalej, pieśń, w której pan młody mówi, że przyjeżdża po pannę młodą, zabiera, mówi nie płacz, ja ciebie już zabieram do siebie. Tutaj trochę podobna sytuacja, bo pan młody kochający, miły, a panna młoda niepewna, płacząca. No i tak próbowaliśmy sobie troszeczkę wyobrazić te emocje, które tam się w tym momencie tej pannie młodej kłębiły. No i powstał właśnie taki długi, mroczny, smutny utwór. Od ślubu wracali. Marzena Lamchłoniewska, śpiew oraz indyjski instrument śruti box. Jacek Dzwonowski, skrzypce. Krzysztof Stępień, gitara klasyczna. No i ja tam troszkę buczę na lirze, na piszczałce wielkopostnej i troszkę instrumentów perkusyjnych używam. I to, szanowni państwo, wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania, do takiego trochę może odpłynięcia w tym transowym utworze czy coś. A czemu dzisiaj tak trochę jakby na walizkach? Bo, szanowni państwo, jeszcze nie zdążyłem się po koncercie rozpakować. Wróciłem z koncertu w niedzielę wieczorem, a dzisiaj jest dopiero czwartek, także moim zdaniem mam jeszcze trochę czasu na uporządkowanie rzeczy.
Thank you.